Szanowni Państwo, czcigodni goście, bardzo ważne osoby z terenu naszego tutaj z Kujawsko-Pomorskiego, ale i przedstawiciele polskiego rządu. Ja dzisiaj tutaj jestem nie prywatnie, tylko reprezentuję nowy ruch społeczny, Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Razem dla Polski, które zostało założone rok temu. Muszę się pochwalić, że już mamy 460 członków, głównie z tego terenu, ale również są to ludzie różnych narodowości. Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Amerykanie, a nawet także Żydzi mieszkający w różnych krajach. Moi drodzy, zapraszam do wybierania w internecie tego stowarzyszenia, do oglądania mojego kanału Mirosław Antoni Blazik Mag. Trzeba przejść kwadrans z magiem, ale jestem tutaj po to, żeby zadać moim zdaniem bardzo ważne pytanie. Nagrałem na ten temat kilka filmów. Zapraszam do ich obejrzenia w internecie. Chodzi o glifosat. Chciałem zapytać, bo jest tutaj przedstawiciel, są byli ministrowie. Wiemy, proszę Państwa, że licencja na glifosat kończy się w tym roku. Ja chciałem się zapytać, panowie, czy Polska przedłuży licencję na ten zabójczy, morderczy środek, który morduje, myślę, że nie przesadzam, Polaków. Rolnicy go stosują, tutaj jest dyrektor szkoły rolniczej w Kowalu, był, chyba już nie ma. Ja nie wiem, czy szkoły rolnicze, bo takie pytanie skierujemy ze stowarzyszenia, czy szkoły rolnicze uświadamiają młodzież rolniczą, jaki to jest niebezpieczny środek. Proszę Państwa, ten środek jest wszędzie. Problem polega na tym, że rolnicy stosują go trzy razy, a powinni raz, tylko jako kwas rolniczy. Jest to problem z dziedziny etyki i gospodarki. Ja wiem, że bez środków owadobójczych, kwasobójczych nie da się dzisiaj uprawiać ziemi. Mam tego świadomość. Mój dziadek był rolnikiem, ja jestem nauczycielem i pisarzem, ale mieszkam też na wsi i widzę na przykład, jak ten środek jest stosowany, jak często, w jakich ilościach. I dlatego to jest pytanie w tej chwili fundamentalne. Bo proszę Państwa, co nam po wspaniałych drogach, które faktycznie powstały teraz, jeśli my nie będziemy mieli zdrowi, jeśli nie będą rodzili się zdrowi przedstawiciele społeczeństwa polskiego, które staje się już w tej chwili społeczeństwem wielonarodowym, bo mamy 7 milionów ludzi z Ukrainy. To jest zjawisko niespotykane. Więc zapewnienie zdrowej żywności to jest zatrzymanie produkcji glifosatu. Zastąpienie, bo większość krajów, ja poczytałem na ten temat wszystko, co można, większość krajów na świecie się z tego środka chemicznego wycofuje. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna sprawa. Widzę tutaj bardzo wielu młodych ludzi. Moi drodzy, interesujcie się tym. I poprzez, wkrótce będziecie też głosować w wyborach samorządowych, w wyborach parlamentarnych. Wybierajcie ludzi, którzy troszczą się o wasze zdrowie. Glifosat jest w wodzie, którą pijecie, w żywności, którą jecie. Mało tego, nawet w środkach do powiedzmy medycznych. Również takie, które stosują przyszłe matki, nasze dziewczęta, nie wiecie jakie, nie będę mówił, które kupują w kioskach i stosują je. Tam też jest glifosat. Dlatego nie będą rodziły się polskie zdrowe dzieci. Ja po polsku mówię o społeczeństwie polskim, bo nasze stowarzyszenie ma taki właśnie charakter. Chcemy zjednoczyć wszystkich ludzi, żeby pomiędzy społeczeństwem a władzą był jakiś bufor. Dlatego, że od czasu pandemii, moi drodzy, państwo za bardzo sobie pozwala, za dużo pozwala sobie wobec nas. Dlatego muszą powstawać stowarzyszenia. Musicie się organizować. Musicie Polskę trzymać od dołu. Nie wypuścić Polski. Trzymać w ręku. Bo to jest nasza ziemia. Wywalczona krwią i blizną. Jak słyszycie w pieśni. I moi drodzy, musicie tej Polski bronić. Musicie bronić polskiej ziemi. I ta ziemia ma być zdrowa. Mamy pić zdrową wodę i jeść jak najbardziej zdrową żywność. Niestety to się nie dzieje. Pytanie powtórzę, bo troszeczkę za dużo tutaj się rozwodziłem, ale chciałem zapytać, czy glifosat, panowie ministrowie, pani marszałek, są tutaj przedstawiciele samorządu, czy co z glifosatem? Co z tym zrobić? Czy będziemy to
dalej produkować, będziemy dalej trudzić nasze społeczeństwo, czy rzeczywiście coś zostanie w tej sprawie robione.